Kiedy patrzymy na czynniki ekonomiczne wpływające na giełdową cenę złota, skupiamy się na Stanach Zjednoczonych, na wskaźnikach ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Natomiast kiedy chcemy spojrzeć na popyt na fizyczne złoto, powinniśmy zwrócić wzrok w stronę Chin, w stronę Indii. Daleki Wschód odpowiada za 80% popytu na biżuterię, to przede wszystkim Indie, natomiast Chiny to jest bardzo duży popyt banku centralnego i bardzo duży popyt klientów indywidualnych. W związku z tym bardzo istotna wydaje się decyzja rządu indyjskiego, który wycofał z obiegu dwa najpopularniejsze banknoty. W ten sposób zlikwidował 80% gotówki będącej w obiegu. Co robią Hindusi? Hindusi oczywiście zakładają konta, tak jak rząd hinduski tego chce, z drugiej strony uciekają do złota. Rządowi hinduskiemu nie zależy na tym, by Hindusi uciekali do złota, w związku z czym wymyśla coraz to nowe podatki na złoto, tak by tych swoich obywateli zmusić do zakładania kont w banku, zmusić do obiegu regulowanego. Będzie to miało bardzo duże znaczenie, szczególnie w najbliższych miesiącach, bowiem pierwszy kwartał zawsze na rynku wschodnim, w Indiach, w Chinach, ma bardzo duży potencjał, bardzo duży obrót na złocie fizycznym.